Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Państwa, witam naszego gościa, Arkadiusz Iwaniak, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowej Lewicy Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. No nie wiem, czy to taki, dobry dzień, panie pośle, czy dobre popołudnie, kiedy słyszę, że mija wam kolejny termin ultimatum postawionego przez strajk kobiet. Ja myślę, panie redaktorze, że jak wyjaśnimy wszystkie kwestie i pokażemy, o co tak naprawdę walczymy, to wszystkie te sprawy zostaną załagodzone i te ultimatum zostanie zniesione. To po pierwsze. Po drugie, mamy też sygnały z wielu takich lokalnych strajków kobiet, że mamy ich wsparcie, że popierają to, co robimy, bo tak naprawdę przecież my walczymy o dobro Polek i Polaków, o pieniądze dla Polski. Tak naprawdę o 250 czy tam 260 miliardów złotych, a w dłuższej perspektywie łącznie z budżetem unijnym to ponad 750 miliardów. I tak trudno jest to zrozumieć waszym oponentom? To znaczy, ja myślę, że trochę to wynika z tego faktu, że, bo pan redaktor na pewno mówi o Platformie Obywatelskiej. No dlaczego od razu takie nakierowanie, panie pośle, że to na pewno musi być Platforma Obywatelska? No tak, bo Platforma Obywatelska najbardziej zaciekle próbuje nas atakować. Tak naprawdę Platforma przestrzeliła, bo my przecież od początku mówiliśmy, że jeśli chodzi o ratyfikację Europejskiego Funduszu, to jesteśmy za. Mało tego, powiedzieliśmy, że bezwarunkowo, a w pewnym momencie po konsultacjach doszliśmy do wniosku, że pewne warunki trzeba postawić. Zrobiliśmy konsultacje, daliśmy, nie wiem, z 50 różnych wniosków od samorządowców, od NGO-ców, wysłaliśmy do Prawa i Sprawiedliwości, do premiera polskiego rządu. Potem powiedzieliśmy, że mamy 6, może nie tyle co warunków, co takich naszych propozycji, które chcielibyśmy, żeby były spełnione w tej sprawie. Zaprosiliśmy premiera na rozmowę. Premier przyszedł, powiedział: dobrze, po pierwsze wasze sugestie płynące z tej czerwonej książeczki, którą przekazaliście, plus te wasze spostrzeżenia, czy też propozycje, warunki, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, są do spełnienia i je zrealizujemy. I myślę, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że my nagle głosujemy z Prawem i Sprawiedliwością, że zmieniliśmy myślenie o Prawie i Sprawiedliwości. Panie pośle, żeby pan się sam nie stawiał w trudnej sytuacji. Ja panu coś powiem. No, ma pan rację, rzeczywiście złożyliście taką obietnicę, że bezwarunkowo będziecie ten program odbudowy i kraju, i Europy popierali. Tylko widzi pan, no, cały problem tkwi w tym, że taką samą obietnicę złożyło i PSL, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, i Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. To były propozycje, a właściwie zapewnienia, które padały z ust czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy Borysa Budki jeszcze w ubiegłym roku, kiedy była groźba tego, że premier być może zawetuje ten plan Marszala, być może go nie przyjmie. Nie wiadomo, co będzie z budżetem w perspektywie 21-27. I wtedy ci wymienieni przeze mnie politycy, podobnie jak zresztą Włodzimierz Czarzasty, mówili: hopie, nie oglądaj się na Solidarną Polskę, my cię poprzemy. A finalnie okazało się zgoła coś innego. Dlaczego? Panie redaktorze, my po prostu jesteśmy konsekwentni w tym, co mówimy. Walczyliśmy o te pieniądze od tak naprawdę lipca zeszłego roku, bo wtedy zaczynały się pierwsze rozmowy na ten temat. Później w grudniu, kiedy premier leciał na szczyt unijny, mówiliśmy: prosimy nie wetować, te pieniądze są Polsce potrzebne. Praworządność jest szczególnie ważna, ale przecież to jest rzecz do naprawienia. Tych pieniędzy, jeśli stracimy, to po prostu nie są do odzyskania. I dzisiaj mówimy to samo. To, co zostało zgłoszone w trakcie tych naszych konsultacji społecznych, to to, że chcielibyśmy mieć większą kontrolę i żeby powstał tak zwany zespół monitorujący. I ten zespół monitorujący powstał, do tego wszystkiego jeszcze rozszerzony. Rozszerzony, mało tego. To jest tak naprawdę taki zespół, który w latach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, jego kształt będzie tożsamy z tamtymi czasami. Więc tak naprawdę będzie kontrola nad tym, jak są te środki wydawane. Ba, podwójna kontrola, bo Komisja Europejska też kontroluje, jako, że, oczywiście. Mało tego, panie redaktorze, te środki będą przesyłane do Polski w transzy. A więc jeśli rząd polski, czy ten, czy każdy inny, nie spełni tego, co wysyła sukcesywnie do Komisji Europejskiej, nie realizuje, to te transze kolejne będą po prostu wstrzymane.
Czego tu nie rozumieć? Czego tu nie popierać? Znaczy ja myślę, że Platforma Obywatelska sama się zakiwała, rozpoczynając jakąś dziwną grę, bo sobie ubzdurali w głowach, że jak przycisną Prawo i Sprawiedliwość, to ten rząd się rozpadnie i oni szybko doskoczą do władzy. No niestety wiemy, że tak by nie było. Wszyscy wiemy o tym, że nawet jeśli z tego rządu usunięci byliby posłanki i posłowie Solidarnej Polski, to i tak oni by popierali rząd mniejszościowy Prawa i Sprawiedliwości. Więc nic by się nie zmieniło. To parcie Platformy do rządzenia powoduje to, że tak naprawdę szkodzą tylko sobie. Po drugie, czy też po trzecie, czy po czwarte, mieliśmy do wyboru oto taką rzecz. Środki unijne, które są Polsce potrzebne, środki unijne, które są potrzebne polskim przedsiębiorcom i głosowanie z częścią Zjednoczonej Prawicy, czy też głosowanie, rozwałka tak naprawdę Unii Europejskiej, brak pieniędzy i środków nie tylko w Unii, ale i w Polsce i tak naprawdę głosowanie ze Zbigniewem Ziobro. No i z Konfederacją, panie pośle. Proszę nie zapominać jeszcze, o Konfederacji, bo to też istotne ugrupowanie. Jeszcze z Konfederacją. Mnie nie dziwi, że Platforma chce głosować z Konfederacją, bo Sławomir Nitras w Sejmie mówił, z mównicy sejmowej, mówił, że jak będzie koalicja PO-Konfederacja, to rozliczy lewicę. Więc ja rozumiem kierunek obrany przez Platformę Obywatelską. Być może to jest właśnie, my się doszukujemy tutaj jakiejś logiki w postępowaniu Platformy Obywatelskiej, a ta logika właśnie wynika Panie z tego, pośle, co powiedział posłowie Platformy Obywatelskiej mówią o tym, że tę ustawę ratyfikującą, czy samą ratyfikację tejżeż ustawy można głosować w nieskończoność. To znaczy, przez jaki czas miałaby być ona ewentualnie głosowana? I czym miałoby się to skończyć? No, jeżeli byśmy tego nie ratyfikowali, bylibyśmy jednym z państw Unii Europejskiej, które by nie przyjęły tej ustawy, to inne państwa również by z tego nie czerpały. To ile czasu na przykład Platforma sobie dawała na takie głosowanie, taką zabawę w ciuciu babkę? Nie wiem, trzeba by pewnie pytać przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Panie redaktorze, rzecz wygląda w ten sposób. Mówimy to, że jeśli chodzi o nasze postrzeganie na arenie międzynarodowej, na arenie unijnej, dzisiaj przez prowadzony rząd Prawa i Sprawiedliwości jest nie najlepsze. Jak byśmy wyglądali wobec tego, gdybyśmy dołożyli cegiełkę do tak naprawdę śmieszności naszego kraju, bo przypomnę, że nie ratyfikowanie w jednym z państw unijnych. No to właśnie przed chwileczką powiedziałem, nic by z tego nie wyszło. A ja ten swój wywiad w formie nawet tyrariery pewnej przeprowadziłem między innymi dlatego, że rozmawiamy dziś w Wigilię 1 maja. Co niektórym posłom lewicy pewnie ten dzień kojarzy się z manifestacjami pierwszomajowymi. No, można sobie było pośpiewać, można było kiermasze odwiedzić, no, ale z drugiej strony jest to dzień, który jest dniem ważnym pewnie dla nas wszystkich Europejczyków, bo jest to dzień, kiedy 17 lat temu przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. I moje pytanie brzmi, kto tak naprawdę jest wrogiem Unii Europejskiej? Kto tak naprawdę chce polexitu? I to już pal licho, że chce tylko polexitu, ale chce rozwalenia tej Unii Europejskiej. Panie rektorze, ja mam nadzieję taką, że żadne z ugrupowań, które zasiada dzisiaj w polskim Sejmie, no może poza Konfederacją, nie chce wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej. Te działania Platformy Obywatelskiej wynikają, takie mam wrażenie i chciałbym, żeby tak było, że Platforma Obywatelska de facto nie chce wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej, tylko wynikają również z wewnętrznych problemów, jakie mają, słabnących notowań. I konfliktu, poszukiwanie lidera. No przecież to Borys Budka powiedział, pan chce zostać rzecznikiem Platformy Obywatelskiej? Tak się zastanawiam. Słyszałem, że Marka Kacprzaka dzisiaj powołaliście na nowego swojego rzecznika. Tak, to może Arkadiusz Iwaniak chciałby za rzecznika w Platformie Obywatelskiej robić, bo jakoś pan tak rzecznikuje trochę lepiej, aniżeli z całym szacunkiem pan poseł Jan Grabiec. No tłumaczy pan, że mam taką nadzieję, że może, a wie pan, panie może jest szerokie i głębokie. To prawda, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, żywię taką nadzieję, bo nie chciałbym być na opozycji z ludźmi, którzy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Przypomnę, bo skoro pan wspomniał 1 maja, to nie kto inny, jak właśnie rząd
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej po nieudanych rządach AWS-u. Tak naprawdę musieliśmy bardzo mocno przyspieszać te negocjacje wtedy, kiedy rządziliśmy, żeby Polskę wprowadzić do elity tak naprawdę europejskiej. No to by się ładnie komponowało, muszę panu powiedzieć. Byłoby co komentować z całą pewnością. Wyprowadzili de facto, tak, wprowadziliście to tak. I wyprowadziliście. No wie pan, jest jakaś konsekwencja. Nie, no wystarczy zapytać Polki i Polaków, czy widzą korzyści z tego, że jesteśmy w tym zespole. Nie, no tak, to pytanie jest zbyt skomplikowane, ale tak, rzeczywiście większość z nas widzi korzyści z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, tym bardziej, że też dodajmy, proszę państwa, póki co więcej z tej Unii bierzemy, aniżeli do niej wkładamy, żeby była sprawa jasna i żeby też była sprawa jasna, w Unii nic nie ma za darmo. To tak, żebyśmy mieli tego wszyscy świadomość i będzie nam łatwiej rozmawiać. Natomiast skoro pan mówi o tych sondażach tak a propos, to ponad 60% z nas jest zdania, że trzeba ten program odbudowy przyjmować, to błyskawicznie, a raptem 3%, bo tam chyba 2,6%. 7. Przepraszam, widzi pan, chciałem umniejszyć, ale już nawet zaokrąglałem do 3, tak żeby dać trochę z naddatkiem, popiera działania Platformy Obywatelskiej. No to jest dziwne takie trochę. Znaczy to pokazuje, że obywatele i obywatelki są rozsądniejsi od polityków Platformy Obywatelskiej, bo tu należy też zwrócić uwagę, że 20,5% generalnie nie ma wyrobionego zdania i to raczej wynika jakby nieznajomości problemu, tak sądzę. Więc oni są wszyscy, myślę, że do przekonania, czyli brakuje rozsądku w tym wszystkim, co robi Platforma Obywatelska. Tak naprawdę powinni uderzyć się w pierś, przeprosić, powiedzieć, dobrze, wracamy na właściwą ścieżkę rozsądnej polityki takiej proeuropejskiej. No to dzisiaj jest już bicie piany i burza wywoływana w necie i nie tylko, między innymi przez pana Cezarego Tomczyka, szefa klubu parlamentarnego KO, który już zaczął z posłem Kierwińskim ucierać taką wizję, jakoby 4 maja podczas posiedzenia Sejmu w ogóle żadnej debaty miało nie być, jakby nie można było zadawać pytań. No ale szef Centrum Informacyjnego Sejmu mówi, że nie, że program jest ustalony, że będą wypowiedzi klubowe, będzie można zadać 30 pytań. Także no, jest jednak dyskusja, to nie jest tak, jak próbuje to Platforma przedstawiać. No tak, ja jeszcze do jednego faktu bym wrócił. Pan redaktor na pewno pamięta, był taki moment, kiedy Platforma powiedziała, zapraszamy pana premiera, chcemy z panem rozmawiać. I wtedy było okej, okay, tak? Jak my zapraszamy jako Lewica w bardzo ważnej sprawie premiera no to jest polskiego nie okay. rządu, no to jest wtedy nie okej. Okay. No ale to jest mentalność karego, panie pośle. Tak, dorabianie do tego takiej historii, że nie będzie można na ten temat porozmawiać, że nie będzie debaty, wystarczyło spojrzeć tylko w porządek obrad, iść, tak jak pan redaktor powiedział, do urzędników dopytać się i wszystko byłoby wiadome. My to wiemy. Nie wiem, na czym problem Platformy Obywatelskiej polega, że nie może tego sprawdzić, nie może tego zweryfikować, a może im się po prostu nie chce. Są zwykłymi leniami, którzy wolą wyjść na konferencję prasową i powiedzieć, że wszyscy są źli, oni są najlepsi. Jak rządzili, dobrze wiemy. Arkadiusz Iwaniak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Cudownego popołudnia. Udanego, słonecznego, długiego weekendu. Wszystkim państwu życzę. Pan to sobie u siebie w Płocku chociaż pogrilluje, bo wie pan, my w Warszawie już takiego luksusu nie mamy. A czemuż to, panie redaktorze? A bo nam wprowadzono zakaz w 7 dzielnicach. Pech chce, że i moja się do tej 7 zakwalifikowała. Zapraszam wszystkich zatem do Brywilna. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.